Szósta edycja Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim, ogólnopolski turniej żaków, a moim gościem jest Jakub Dobosz. Witam Cię, Jakub. Dzień dobry Państwu. Jakub, dopiero co zakończył się fascynujący pojedynek o wejście do ósemki, dobrze mówię, tak? Tak. Pomiędzy Tobą a Piotrem Szarym, leworęczny zawodnik, który gra uchwytem piórkowym. No i ja tak bacznie obserwowałem Waszą grę i pierwszego seta prowadziłeś wysoko, 9-2, prawda? 9-3 dokładnie. I Piotrek Cię gonił przez całego seta, tak? Tak, i udało mu się mnie dogonić i wygrał tego seta. A w drugim secie odwrotnie. Ty przegrywałeś 1-5 i Twój dziadek, który jest Twoim dzisiaj trenerem, tak? Wziął czas, czy Ty wziąłeś czas? No, ja wziąłem czas, bo dziadek tam się za bardzo nie orientuje. A i Ty wziąłeś czas, to świetny moment. I co się potem stało? Po czasie dogoniłem go do 5-5. I wygrałem tego seta i no byłem zaskoczony, że z takiej przewagi mogłem wygrać. No właśnie, 1-5 i dogoniłeś go, wziąłeś sam czas, czyli minutową przerwę, potem go dogoniłeś, wygrałeś seta drugiego. A powiedz mi, i potem trzeci set znowu wygrał Twój przeciwnik, prawda? I set czwarty przegrywasz 7-1. Czyli 2-1 już przed Piotrek prowadzi 7-1 i co się wtedy dzieje? Wtedy go doganiam do 7-7 i wygrywam tego seta, bo dokładnie ten set chyba był 11-9, 11-8. 11-9, 11-8. Dla mnie. Czyli przegrywałeś 7-1 i jeszcze go dogoniłeś i wygrałeś końcówkę. Tak, tak. No jak ty to robisz, że tak wysoko przegrywasz i potem wskakujesz na wyższy poziom i grasz coraz lepiej? No raczej walczę do końca i nie poddaję się. Nie poddajesz się, to tak Dima Owczarow powiedział właśnie kiedyś w takiej naszej rozmowie, że on się nigdy nie poddaje, zawsze walczy do końca. Zawsze stara się znaleźć sposób na wygranie kolejnego punktu. No i podobna historia znowu w secie piątym. Znowu 8-4 przeciwnik prowadzi i znowu zaczynasz gonić. I znowu zaczynam gonić i tym samym wygrywałem już 10-8, ale niestety przeciwnik mnie dogonił. No i tak się stało, że przegrałem. Ale muszę przyznać, że graliście fantastyczne akcje, fantastyczne wymiany. 12-12 i ty grasz najpierw atak, potem atak forehandem po przekątnej, potem backhandem szeroko po przekątnej, odrzuciłeś Piotrka od stołu, Piotrek taki top spiny z pół dystansu, jeden, drugi i trzeci przeskoczyłeś, zagrałeś kontrę, minimalnie nie trafiłeś. Minimalnie nie trafiłem, tam brakowało może z 30 centymetrów. Ja myślę, że dużo mniej, że to był minimalny out. Na mnie ta gra, to ta Twoja postawa w sytuacjach trudnych, bo to niemal w każdym secie była sytuacja trudna, to zrobiła bardzo duże wrażenie. To jest coś, o czym my jako trenerzy często przed zawodami wspominamy, że jeśli jest jakiś problem, jest jakaś trudność w grze, no to trzeba się mobilizować, prawda? No, to prawda. Co wtedy jeszcze można zrobić, jak myślisz? Żeby innym podpowiedzieć, jak gonić przeciwników, jak jest taka trudna sytuacja jak Twoja dzisiaj. No, przerwać trochę grę, odetchnąć, walczyć do końca, ale się nie poddawać na pewno. No właśnie, a można jeszcze coś na przykład wykombinować z serwem, czy może inaczej odebrać serwis, może w inne miejsce, jak myślisz? No na pewno zmiany są konieczne w takich sytuacjach, no i bez zmian za bardzo się tutaj nie dogonię, nie dogonisz. Czyli ta taktyczna taka zasada, żeby trzeba zmieniać rotację, miejsce upadku piłki, rytm, one te zasady taktyczne się przydają? To, no, czasami się przydają. Kuba, gratuluję jeszcze raz, świetny pojedynek. Piotrek okazał się dwoma punktami lepszy, ale po fascynującym pojedynku, według mnie to była gra w ogóle dzisiejszego dnia. No i dalej turniej pocieszenia jeszcze, prawda, więc życzę Tobie powodzenia i w dalszym ciągu życzę Ci, żebyś się trzymał tej zasady, żeby zawsze walczyć o każdą piłkę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Kuba.